odmiana Batis, hodowla Rapul. Aktualnie odmiana w fazie kwitnienia, BBCH 64. Na początek wspomnę, że jest to odmiana o bardzo wysokim, stabilnym plonowaniu w latach. Potwierdzeniem tego są przede wszystkim wyniki uzyskiwane w ostatnich sezonach w produkcji dla tej odmiany, ale również doświadczenia, w których odmiana za 4 ostatnie sezony osiągnęła 128% wzorca plonu nasion, co jest bardzo wysokim wynikiem. Dzięki temu odmiana Batis jest w czołówce najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach coboru w ostatnim czteroleciu. To, co widzimy po tej plantacji, są to rośliny średnio wysokie, o bardzo kompatybilnym pokroju roślin. To, co mogę również pokazać tutaj na wyrwanym okazie. Odmiana Batis bardzo dobrze reaguje na skracanie, co widzimy po tym okazie. Bardzo duża ilość rozkrzewień, pędów plonotwórczych zakończonych pąkami kwiatowymi. Ale na co również proszę zwrócić uwagę, łodyga. Łodyga gruba, silna, sztywna, bardzo zdrowa, ale co również ważne, nie posiada żadnych oznak przymrozków wiosennych, które miały tutaj miejsce. Zatem Batis bardzo dobrze sprawdza się w takich warunkach. Jest odmianą o wysokiej zimotrwałości. Sprawdza się również w warunkach suszy, dlatego polecamy tą odmianę na gleby średnie, ale również słabsze i warunki stresowe. Odmiana Batis to również odmiana bardzo zdrowotna, głównie z uwagi na odporność na wirusa żółtaczki rzepy, ale również wysoką tolerancję polową na suchą zgieliznę kapustnych i wertycyliozę. Odmianę Batis polecamy do uprawy w przyszłym sezonie produkcyjnym 2022-2023. Zachęcam również do oglądania kolejnych relacji z pola doświadczalnego odmiany Batis.